Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. W liście apostoła Pawła do Kolosan w 3 rozdziale od 12 wiersza czytamy: Jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, uprzejmość, cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby zarzut przeciw drugiemu. Tak jak Pan darował wam, tak i wy czyńcie. Nade wszystko zaś obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusa niech panuje w waszych sercach, bo do Niego zostaliście powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Bogu. I wszystko, czego dokonalibyście słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo pełne tak wartościowych wskazówek, ale pokaż nam, jak stosować je w swoim życiu. Amen. Słowa pewnej znanej piosenki mówią, że śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi nieco gorzej. I nieważne, nie chodzi o to, jak to komu wychodzi, byleby po prostu śpiewał, tak? Powiem szczerze, te słowa wcale nie są takie głupie, bo z jednej strony niektórzy bardziej wrażliwi albo wykształceni muzycy lekko by się oburzyli i powiedzieli, że może lepiej, jakby niektórzy nie śpiewali, bo to czasami rani czyjeś uszy. Ale z drugiej strony wcale nie jest powiedziane, że śpiewać trzeba od razu dla kogoś i przed innymi. Zawsze można samemu sobie pośpiewać w różnych okolicznościach. Śpiew to jest coś bardzo niezwykłego, co towarzyszy ludziom od dawna. Wiele historycznych opowiadań mówi o śpiewaniu pieśni. Czasami szkoda, że nie mamy, że pieśni nie da się przelać na papier, przynajmniej melodii, i nie mamy tak naprawdę dzisiaj zachowanych melodii, jak śpiewano psalmy. Bo psalmy wszystkie, które mamy w Biblii, były pieśniami. One były śpiewane. Nie wiemy, na jaką melodię. Dzisiaj sami często tworzymy melodię do tych psalmów. Muzyka i różne dźwięki występują tak naprawdę w bardzo wielu miejscach. W filmach, bajkach, opowieściach, w wielu miejscach, gdziekolwiek dzisiaj się udamy, rozbrzmiewa jakaś muzyka. Można odnieść wrażenie, nie wiem, czy było to jakoś obiektywnie zbadane, że dzisiaj ludzie generalnie jakby troszkę mniej śpiewają, że następuje jakby taka troszkę profesjonalizacja. To znaczy, z jednej strony mamy takich, którzy rzeczywiście tworzą, śpiewają, starają się to robić profesjonalnie, którym gdzieś w jakiś sposób udaje się przebić do tak zwanej szerokiej kultury. Słyszymy ich nagrania w radiu, telewizji, wydają płyty, których słuchamy. Ale z drugiej strony, tak na co dzień my, powiedzmy sobie szczerze, jak często zdarza nam się śpiewać? Poza wspólnymi spotkaniami w kościele, nabożeństwami. Chyba często gdzieś rozlega się taki głos, że ludzie dawniej chyba więcej śpiewali, jak się zgromadzali razem. Nie wiem do końca, co jest tego powodem, dlaczego tak się dzieje. Można też odnieść wrażenie, jakby w młodym pokoleniu też coraz trudniej było zachęcić do śpiewu. Może mamy jakieś zbyt duże oczekiwania, może czasy się zmieniają, a może nie zawsze chodzi tak konkretnie o to tylko, żeby po prostu siedzieć, razem zebrać się i rzeczywiście śpiewać tak, jak zawsze tego oczekiwaliśmy. Ale wróćmy na chwilę do samego śpiewu. Popatrzmy i pomyślmy chwilę o różnych piosenkach, pieśniach, które gdzieś są tworzone.
Najczęściej, gdybyśmy tak mieli podsumować, to chyba najwięcej jest pieśni o miłości. Różnych pięknych, które z jednej strony wychwalają tą miłość, może czasami tęsknią za tą miłość, ale są też tacy, którzy próbują śpiewać o swoim smutku, o trudnych sprawach albo nawet o tym, jak to jest beznadziejnie w życiu. Są piosenki z bardzo głębokim przesłaniem, z bardzo ambitnymi tekstami, które często poruszają nas do głębi, może prowokują do zastanowienia się nad czymś, do przemyślenia, ale przyznajmy szczerze, jest cała masa całkiem banalnych, w żaden sposób nieodkrywczych tekstów o tym, że ktoś widział orła cień, że się wszystko może zdarzyć albo że ktoś tańczy dla kogoś. Tak naprawdę muzyka próbuje przenieść bardzo różne treści. Dzisiejsza niedziela, czwarta niedziela po Wielkanocy, to jest niedziela kantaty. To oznacza dosłownie śpiewajcie, ale w tej niedzieli nie chodzi o to, żeby powiedzieć, żebyśmy wszyscy byli bardziej muzykalni. I że mamy po prostu śpiewać obojętnie co. Nie chodzi o ideę śpiewania dla samego śpiewania. Nie chodzi też tylko o jakiś taki rozwój muzyczny, ale jest to śpiewanie Bogu na chwałę. Ta niedziela bardzo jednoznacznie pokazuje, że to jest ważny element życia chrześcijanina. Czytałem kiedyś taki raport, że chrześcijaństwo jest religią, w której się najwięcej śpiewa. Na wielu zgromadzeniach, zresztą spróbujmy sobie wyobrazić, gdybyśmy z naszych wszystkich spotkań i nabożeństw wyjęli całą stronę muzyczną. Aż trochę tak trudno sobie wyobrazić. Może w niektórych spotkaniach tak, ale tak mocno się do tego przyzwyczailiśmy, że śpiew jest właściwie takim stałym elementem nabożeństw, wielu różnych spotkań. Często śpiewamy jedną, dwie, kilka piosenek na początku, może coś na koniec. W nabożeństwie mamy gdzieś to bardziej wszystko poprzeplatane. Często w parafiach są różnego rodzaju zespoły, dziecięce, młodzieżowe, chóry. Dlaczego ta dzisiejsza niedziela zachęca nas do śpiewu? Dlaczego mamy śpiewać Bogu na chwałę? Dlaczego to jest tak istotne i dlaczego to w ogóle stosujemy? Popatrzmy do dzisiejszego tekstu. List do Kolosan to jest taki list apostoła Pawła z wieloma wskazówkami. On był pisany dosyć późno do zboru, który miał już pewną swoją historię, który przeżył już piękne chwile, ale też różnego rodzaju trudności. Początkowy pierwszy entuzjazm po nawróceniu gdzieś powoli przygasał. Zaczynały się pewne problemy, napięcia w zborze. I dlatego szczególnie ten fragment, który czytałem, jest pełny różnego rodzaju napomnień. I oczywiście wszyscy się zgodzimy, że Paweł ma rację, że to są słuszne napomnienia. Ale z drugiej strony pomyślmy, jak one są często trudne w praktyce do wypełnienia. Ma nas cechować współczucie, dobroć, cierpliwość, znoszenie jedni drugich, przebaczenie, miłość. Piękne cechy. Gdybyśmy my ludzie żyli według tego, na świecie byłoby zdecydowanie lepiej. Ale z drugiej strony popatrzmy, jak bardzo to jest wbrew naszej naturze. Jak bardzo to jest wbrew temu, co dzisiaj jest promowane, że trzeba zatroszczyć się o własne dobro, że trzeba wymierzyć sprawiedliwość, że trzeba dawać upust swoim emocjom, że trzeba mieć wszystko na już, a niecierpliwie czekać. I choć zgodzimy się, że byłoby pięknie, gdybyśmy tak wszyscy żyli, to jednak gdzieś w każdym z nas pojawia się myśl, no ale jak tak żyć? Czy to jest w ogóle możliwe? Co zrobić, żebyśmy wszyscy mieli w sobie więcej współczucia, dobroci, cierpliwości, miłości? I apostoł Paweł nie tylko daje taką listę, no drodzy Kolosanie, powinniście żyć tak, 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 ale tak jakby chce im dać wskazówkę, gdzie leży klucz.
Kluczowy tutaj jest chyba werset 16. Czytamy tam: Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Słowo Chrystusa. Popatrzcie na Chrystusa, bo kiedy był na ziemi, dał przykład takiego właśnie życia. Życia miłości, wyrzekania samego siebie, służby bliźniemu, znoszenia z cierpliwością różnego rodzaju przeciwności. Sami z siebie, jako ludzie, nie potrafimy nagle, nie wiem, bardziej się postarać, żeby tak żyć. Dopiero Słowo, które ma moc, może nas przemieniać do takiego życia. Ale żeby tak było, to Słowo musi być stale obecne w naszym życiu. Z Bożym Słowem nie chodzi tylko o to, żeby je kiedyś usłyszeć, może przeczytać, może nawet zrozumieć. Ale popatrzmy, że Paweł mówi, że ono powinno w nas zamieszkać. Co to znaczy, że Słowo może zamieszkać w człowieku? Każdego dnia docierają do nas tysiące albo właściwie dziesiątki tysięcy słów. Większość tych słów przemija bardzo szybko. Po chwili już ich nie pamiętamy. Większość słów nie robi na nas żadnego wrażenia i bardzo szybko je zapominamy. Ale Słowo Chrystusa nie ma być kolejnym słowem, które usłyszeliśmy i za chwilę już w ogóle o nim nie będziemy pamiętać, ale ma w nas zamieszkać, tak jakby pozostać, po to też, żeby wykonać według tego fragmentu trzy rzeczy. Po pierwsze, przez to słowo my później mamy nauczać innych. Po drugie, mamy innych napominać, albo to słowo można też tłumaczyć jako bardziej zachęcać. Nie bardziej napominać, jak taki surowy nauczyciel, to robisz źle, co bardziej zachęcać do tego, żeby w tym trwać. I po trzecie, mamy przez to słowo wdzięcznie śpiewać Bogu. I w tych trzech rzeczach, i żeby to słowo zamieszkało w nas, apostoł Paweł pokazuje, że może nam pomóc właśnie śpiew i muzyka. Drodzy, nie jestem wielkim teoretykiem muzyki, nie chodziłem do szkoły muzycznej, ale myślę, że patrząc na piosenkę, możemy powiedzieć, że składa się zasadniczo z trzech elementów. Nie zawsze występują wszystkie trzy, ale generalnie piosenka ma swój rytm, ma melodię i ma tekst. Oczywiście może być utwór instrumentalny bez tekstu. Może we współczesnych kawałkach takich hip-hopowych czasami trudno się doszukać melodii. A znowu w starych hymnach kościelnych nieraz ciężko z tym rytmem. Ale generalnie powiedzmy, że mamy te trzy elementy. I te trzy elementy oddziałują na całego człowieka. Zauważmy, że rytm pobudza nasze ciało. Zauważmy, że jeżeli na przykład nawet robimy coś zupełnie innego, pracujemy, a gdzieś w tle gra radio, to nawet sami nieświadomie czasami zaczynamy sobie tupać jakoś nóżką, gdzieś stukać. Tak jakby ten rytm naturalnie nas wszystkich pobudza. Melodia jest czymś, co dostarcza nam pewnych wrażeń artystycznych. Pobudza naszą duszę. Zachwycamy się pięknymi dźwiękami. Natomiast słowa, często bardzo głębokie, dotykają nas, przemieniają i zmieniają. W ten sposób, słuchając pieśni, możemy być tak jakby zaangażowani całym sobą, jeszcze pełniej odbierać ten przekaz, pełniej niż gdybyśmy tylko słuchali czyjegoś monologu. Pomyślmy też, ile jest pieśni, które gdzieś, albo przynajmniej fragmentów, znamy na pamięć. Czy nie jest czasami tak, że łatwiej wpadają nam do głowy jakieś fragmenty, jakieś refreny, czy nawet całe zwrotki pieśni i to jest łatwiej, niż gdybyśmy mieli wziąć tekst biblijny, czytać i uczyć się go na pamięć.
gdzieś przez muzykę to wszystko łatwiej wchodzi nam do głowy i tak by zamieszkuje wtedy Słowo Chrystusowe w nas. Śpiewane Słowo Chrystusowe łatwiej zamieszkuje niż tylko czytane czy słuchane. Zauważmy, że patrząc typowo już teraz na pieśni, które śpiewamy w kościele czy na różnych spotkaniach, moglibyśmy je podzielić na takie trzy grupy ze względu na tekst. W pieśniach czasami zwracamy się bezpośrednio do Boga. Tekst jest skierowany jako forma dziękczynienia, wdzięczności albo też prośby. Na przykład śpiewamy Boże wielki, pełny chwału. Albo bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tul. Czasami są pieśni, w których nie zwracamy się bezpośrednio do Boga, ale służą jakby temu, że przez pieśń opowiadamy innym, jaki jest Bóg. Albo sami sobie przypominamy, jaki jest Bóg. Imię Jezus wiecznie świeże. Albo Pan buduje swe nowe Jeruzalem. Przez tekst pieśni przypominamy pewną prawdę o Bogu i to jest pieśń, której bardziej tak by przypominamy na przykład to sobie albo innym. Ale są też pieśni, w których jeszcze mocniej jest ten, tak by ten efekt, w którym chcemy bardzo konkretnie zwrócić się do drugiego człowieka właśnie przez nauczanie albo przez napominanie, albo przez zachęcenie. Nie śpiewamy ich tak naprawdę bezpośrednio Bogu, ale ludziom mówimy, dziękujmy Bogu wraz. Działaj, bo noc nadejdzie. Albo chodź, to czas, by wielbić Pana. Pieśń nie zawsze jest skierowana bezpośrednio do Boga. Nie każda pieśń musi być uwielbieniem Boga, ale pieśń często jest właśnie formą napomnienia nas albo opowiadania wśród nas. I w ten sposób, popatrzmy, te rodzaje pieśni wypełniają właśnie te zadania Słowa Chrystusowego, że przez to nauczamy siebie nawzajem, napominamy, zachęcamy albo też wdzięcznie śpiewamy Bogu. I dlatego jest ważne i myślę, że cenne, jeżeli śpiewamy właśnie takie różne pieśni. Mam wrażenie, że we współczesnych pieśniach tak jakby czasami jest tendencja do tego, jakby wszystkie tylko musiały być pieśniami uwielbiającymi Boga. I wręcz jest taka tendencja, jakby już nie można mówić, że śpiewamy, że tylko trzeba to uwielbiać. Uwielbienie jest stylem całego życia. Ja lubię śpiewać, nie zawsze tylko uwielbiać. Bo przez śpiew możemy też napominać innych albo zachęcać siebie nawzajem. W Biblii czytamy wielokrotnie o tym, jak Izraelici śpiewali. Jak śpiewali w różnych chwilach. Jak śpiewali z wdzięcznością Bogu, ale też jak przez pieśni przypominali sobie o tym, jaki jest Bóg. To wszystko znajdziemy właśnie w psalmach. Drodzy, Pan Bóg dał nam ludziom niezwykły dar muzyki, byśmy wykorzystywali go na Jego chwałę. Dał talenty tym, którzy umieją pisać piękne teksty, tworzą wspaniałe melodie. Daje zdolności tym, którzy śpiewają, grają, bo w ten sposób Słowo Chrystusa może zamieszkiwać w nas. Ale chciałbym też, żebyśmy przy okazji też dzisiejszej niedzieli uważali, żeby nie popaść trochę w drugą skrajność. Żebyśmy zapamiętali, czym jest śpiew, że śpiew jest formą uwielbiania Boga, piękną, ważną, potrzebną, ale nie wiem, czy najważniejszą, najpiękniejszą i najpotrzebniejszą. Muszę powiedzieć, że bardzo irytuje mnie stwierdzenie, które czasami się pojawia, szczególnie w gronach ludzi związanych z chórami, zespołami albo związanych z muzyką, takie powiedzenie, kto śpiewa, ten się jakby dwa razy modlił.
Po pierwsze, słyszałem już nawet, jak ktoś próbował przypisywać te słowa Panu Bogu albo Biblii. Nigdzie w Biblii nie ma takiego fragmentu. To jest akurat myśl Augustyna. Możemy się z nią zgadzać albo nie. Natomiast boję się, że czasami może paść takie myślenie, tak jakby jak ktoś śpiewa, to jakby się dwa razy modlił, więc jakby był dwa razy lepszy. Nie. Lubię śpiewać. Nie jestem wielkim muzykiem. Piosenki często mnie poruszają. Ale nie traktujmy śpiewu samego w sobie jako coś, co czyni nas lepszymi, albo coś, co jest wspanialsze i bardziej wartościowe. Uwielbienie Boga to nie jest śpiew. Uwielbienie Boga to jest styl całego życia. Można Pana Boga uwielbiać w bardzo różny sposób. I wcale nie jest tak, że ci, którzy więcej, głośniej i piękniej śpiewają, że przez to lepiej uwielbiają Boga. Pan Bóg dał nam różne dary i różne talenty, a śpiew jest pewnym narzędziem, przez które może to się odbywać. I na koniec pozwólcie, drodzy, na takie dwie refleksje, bardzo praktyczne, już związane z naszym śpiewem. Śpiewem w kościele, na nabożeństwach. Wiem, że kiedy przychodzimy na nabożeństwo, to jest różnie. Wszyscy tak mamy. Mamy jakieś może różne nastawienie, może czasami mamy za sobą ciężki tydzień, może w perspektywie różne inne wyzwania. Pogoda czasami jest bardziej zachęcająca, czasami taka ponura momentalnie nas trochę bardziej przybija. I pomyślmy, jak angażujemy się w śpiew na nabożeństwach. Może tak troszkę na aby, tak troszkę od niechcenia. Z jednej strony są nasze ulubione pieśni, jak się pojawią, to jakoś tak się łatwiej śpiewa. Z drugiej strony są takie jakieś nowe. Może niektórzy się buntują, jedni nie lubią starych pieśni, inni nie lubią nowych pieśni. Kwestia gustu chyba. Zauważmy, że w psalmach, dzisiaj czytaliśmy też, 4 razy pojawia się takie stwierdzenie: śpiewajcie Panu pieśń nową. Każda pieśń była kiedyś nowa. Każdej pieśni kiedyś się uczyliśmy. I może czasami warto wykazać troszkę więcej chęci, żeby też nauczyć się jakiejś nowej pieśni, posłuchać, może spróbować się zaangażować bardziej. Nie przekreślać, że to jest pieśń, której nie lubię, więc automatycznie się wyłączam. A z drugiej strony może czasami warto też odkryć w starych pieśniach pewne niezwykłe bogactwo. Owszem, one mają czasami trochę toporny rytm albo melodię, ale za to niezwykłe bogactwo treści. I może w tym śpiewie spróbujmy czasami z takim większym zaangażowaniem też tak troszkę żywiej. Czasami mnie już kilka razy korciło, żeby w czasie pieśni nagle wstać, powiedzieć chwileczkę, spróbujmy jeszcze raz, ale tak troszkę żwawiej. Przemek się stara jak najszybciej nas tu pociągnąć, a my tak trochę zwalniamy i za chwilę już wszyscy pośniemy. Skoro to jest pieśń na chwałę Boga z wdzięcznością, to spróbujmy naprawdę do tego w ten sposób pójść. Z uśmiechem na ustach, wiedząc, że to nie jest za karę, trzeba jeszcze teraz trzy zwrotki wyśpiewać, potem jeszcze znowu na koniec coś, ale że ta pieśń sprawi, że Słowo Chrystusowe zamieszka w nas wszystkich. Amen. Módlmy się. Kochany nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za dar muzyki i śpiewu. Za to, że w ten sposób te niezwykłe treści o Twoim stworzeniu, o Twoim zbawieniu, o Twojej miłości mogą nas dotykać. Słowami, pięknem melodii, rytmem, który pobudza nas. I to słowo może zamieszkiwać w nas i przemieniać nas każdego dnia. Panie, dziękujemy Ci za wszystkich tych, którym dałeś dary i talenty tworzenia pieśni, grania, śpiewania i którzy chcą je wykorzystywać. Prosimy Cię, byś i nas pobudzał do tego, bez względu na to, czy lubimy bardzo śpiewać, czy czujemy się dobrymi śpiewakami, czy niekoniecznie, ale żebyśmy
przede wszystkim chcieli w ten sposób z serca śpiewać Tobie na chwałę, ale też wzajemnie się zachęcać właśnie przez słowa pieśni. Dziękujemy Ci za całe to bogactwo, które mamy i prosimy Cię, byś używał tego wśród nas. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.